Karol Kłos w hali Energia, nie w Spodku. Za długo to nie minęło od czasu świętowania złotych medali, kiedy widzimy się znowu na boisku, już liga cię goni. No, hala Energia, ale tej energii nie ma za wiele. Nie będę ukrywał, bo cała energia poszła na te Mistrzostwa Świata i gdzieś będzie trzeba teraz spokojnie szukać trochę odpoczynku. Przede wszystkim, żeby głowa chyba trochę odpoczęła od tej siatkówki, od tego wszystkiego. No i przede wszystkim, żeby nabrać tyle energii, żeby starczyło do końca tego sezonu. Słyszeliśmy od trenera Miguela Palacki, że w najbliższym czasie takie wolne dostaniesz. Zresztą nie tylko ty, ci, którzy byli na Mistrzostwach Świata, dostali morderczą dawkę emocji, treningów i innych rzeczy. Musicie, tak jak mówiłeś, chyba zresetować głowy przede wszystkim. Na pewno tak. No, organizm ludzki jest chyba tak skonstruowany, że po takim wysiłku, co by się nie działo, jakby człowiek się nie mobilizował, co by się nie grało dalej, to naprawdę jest ciężko. Ciężko z tymi siłami fizycznymi, ale tak jak mówiłem, ciężko też z głową i ze stuprocentową koncentracją na pewno po takim turnieju. Masz swój sposób na reset? To będą ciepłe kraje? Nie wiem, hokej, jakbym dostał miesiąc wolnego, to może by były ciepłe kraje, ale nie ma czasu na takie długie wolne. Jest 6 dni, a w 6 dni wiedzą ludzie, że nie można za wiele zrobić i naprawdę ciężko sobie to zaplanować. Ja myślę, że to będzie pstryk tak i już będę z powrotem w klubie, ale mam nadzieję, że tych sił będzie dużo więcej. Na pewno jestem tego pewien, że tych sił będzie więcej. Jest taka wspaniała atmosfera i są tak wspaniali ludzie w tym klubie, że to będzie przyjemność tutaj znów móc spędzić ten sezon. Jest też was tak wielu zawodników, że tak naprawdę jednego, dwóch, trzech zawodników jak zabraknie na początku, to nie będzie dramatu, a chyba byście się nie przydali tacy zamęczeni. Myślę, że mało byśmy byli przydatni, skoro jest tylu wspaniałych zawodników tutaj i myślę, że akurat brak mnie nie zaszkodzi drużynie, a chłopaki naprawdę zagrają dobre spotkanie i spokojnie sobie poradzimy w lidze, a ja później dołączę. Trzymasz złoty medal blisko siebie teraz? Nie, czy... nie mam go. Nie masz go na meczu? Akurat nie mam go teraz na meczu. Na mecz nie zabieram, ale w szatni leży.